Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i kontynuujemy tutaj lot naszym Tupolewem 144D. Lecimy sobie właśnie teraz z prędkością Mach 2. Jak tam tutaj pokazuje, prędkościomierz w machach na wysokości prawie 16 tysięcy, bo tutaj były jakieś zawahania powietrza i troszkę zeszliśmy, ale jesteśmy na 16 km, tak? 16 tysięcy metrów. I pewnimy się jeszcze na panelu inżyniera. Także ten przełącznik jest teraz w neutral, tak? Bo sobie tutaj wyrównaliśmy lot, jesteśmy na przylotowej, więc te przełączniki powinny być na środku, tak, dla wyważania, tak, tu, no w sumie tu ustalamy fazę lotu. Dobrze, i center of gravity jest na auto, czyli też paliwo się nam przelewa automatycznie, dobra. Tutaj zobaczymy sobie dystans 2334 km do celu, do lotniska, a to oznacza, że niedługo będziemy też wchodzić wyżej. Zobaczmy sobie tutaj, że przy dystansie 2300, czyli za jakieś 20 km, tak, będziemy wchodzili schodkowo na wyższy pułap na 16,5 km. Więc zaraz dostaniemy o tym powiadomienie. Tutaj też wszystko oczywiście teraz jest ustawione na autopilocie, czyli trzymamy tak roll by fly director oraz pitch by fly director, czyli samolot nam trzyma też tutaj prędkość w machach, tak, czyli trzyma nam ścieżkę, po której lecimy, trzyma nam też te 16 km. I teraz zmieniamy na 16,5, więc tutaj sobie ustawmy 16,5, o, za dużo. No i Flight Director nam pokazał, trzeba iść wyżej, więc samolot wznosi. Dobra. I możemy sprawdzić następna zmiana, kiedy jest następna zmiana w wysokości. To będzie na dystansie 1900 km do lotniska docelowego, więc mamy troszkę czasu. Tutaj mogłem wcześniej też jeszcze przed startem włączyć i rozgrzać nasz radar. Tak, tutaj mamy radar pogodowy, jak i radar terenu. Teraz on się będzie rozgrzewał troszkę. Dam tu może, niech nam skanuje weather, pogodę, jak się włączy. Żebyśmy widzieli, że się nam rozgrzał. Chociaż teraz skanowanie no, pogody nie ma sensu, bo jesteśmy na 16,5 km. Tutaj już chmur burzowych za bardzo nie będzie na takiej wysokości. Ale zobaczymy sobie tryby tego radaru. Tak, mamy drift. Możemy sobie tak zobaczyć nasz drift ze względu na wiatr. Możemy też włączyć turbulencję, radar pogodowy i radar terenu. Tutaj możemy sobie ustalić kąt skanowania, góra-dół. Teraz mam na 0 stopni, czyli skanuję teren bardziej, znaczy teren i pogodę przed nami. Znaczy tylko, w sumie tylko pogodę, tak, to jest do pogody. A możemy dać kąt w dół, żeby sterował, znaczy żeby skanował bardziej dolną warstwę, co jest pod nami. Albo do góry, żeby skanował to, co jest nad nami. I mamy też tutaj zasięg. Najmniejszy zasięg 30 km, największy 375 km. Tu jeszcze były jakieś pokrętła do jasności. Tak, tu jest jasność na 100% i kontrast. Między 0 a 2 mamy na 1, więc tak po środku. A tu mamy częstotliwość not implemented, storage tube mode off. Także to nie działa, a można to włączyć. No i włączył, rozgrzał nam się ten radar pogodowy. Także teraz, no nic nie zeskanował, tak? Nie ma chmur, więc tutaj jest czysto. Nie ma chmur burzowych. Moglibyśmy ewentualnie kąt zejść niżej. Ile tu można zejść? 15 stopni. No ale wygląda, że jest czysto, tak. Na dole też jest czysto. Dajmy sobie 0, przynajmniej na dystansie 30 km.
Tak, możemy też skanować teren. Zobaczmy teren, tak, mamy tu już jakiś skan terenu. Ten teren można by było sobie włączyć, jak będziemy już w pobliżu lotniska, bo tam jest piękny, górzysty krajobraz. O, tu, tutaj jakieś górki mi wykrył. Weather, turbulencje. Czy jest w stanie wykryć mi turbulencje? Z tego, co widziałem na tutorialu, który zaprezentował twórca tego samolotu, no współtwórca tego samolotu, to rzeczywiście ten radar pogodowy działa, tak? Jeżeli ustawimy sobie burzową pogodę, będzie burza, to on rzeczywiście wykryje te burze. Tak samo radar terenu też jak najbardziej działa, wykrywa nam wzgórza, tak? Czyli możemy wykryć przeszkody terenowe ewentualne. Dajmy na razie, jak go wyłączyć na standby, dobrze. Dajmy standby, niech on tam sobie działa, ale na standby'u, więc będzie w pogotowiu, tak? Bo tym przyciskiem możemy go wyłączyć, to jest disable on, a tu jest enable on. Dobra. Tak, zobaczmy sobie jeszcze tutaj, gdzie jesteśmy na mapce. Jesteśmy, dotujemy do radiolatarni ORN, więc jeszcze... Jeszcze korekty nie będę robił, ale pokażę wam też korektę, gdy już dolecimy mniej więcej chyba do tego punktu. To będę się korygował, tu się też będę korygował i już przy lotnisku też będziemy się korygowali. Tak, w sensie, jeżeli nasz samolot nie leci po tej linii magenta, to tak, jeżeli jest duży odchył, to możemy się skorygować na kurs, ale to wam pokażę za chwilę. Tu też możemy zobaczyć, że ta czerwona kreska ogranicznika prędkości nam się skończyła, więc tu mogliśmy trójkącikiem wyjechać już daleko, tak na Mach 2 to będzie 1000 km na godzinę ponad. Ciężko stwierdzić, ile tu lecimy, nawet szybciej lecimy, jeżeli chodzi o kilometry na godzinę. Tak, to ciężko stwierdzić, bo trójkącik też wyszedł poza skalę, a to będzie już z 1050 na pewno, jak nie więcej. Jak nie 1100. Tutaj też możemy teraz zobaczyć, jak mamy nasze full flow, chociaż teraz troszkę niestabilnie chyba leci samolot. Nasz przepływ paliwa jest... No troszkę rośnie teraz, 6,7, 6,6, 6,8. Z jakichś powodów rośnie. Dodaje mi tutaj przepustnicy autopilot. Dobrze, stabilizował się na 7,6. Tak, także teraz możemy odczytać, że z takim przepływem paliwa do silników możemy polecieć na dystans 2340 km, czyli już dalej niż wskazuje tak ilość kilometrów, która nam została do pokonania do naszego lotniska docelowego. No a wcześniej było na odwrót, bo mieliśmy większe spalanie, więc tak to wszystko jest tutaj, te liczniki są dynamiczne. Tak samo, o, zobaczcie, teraz wszystko zmienia, tak, bo on teraz przed plusnicą rusza, tutaj zwalnia teraz, więc dystans nam się mocno wydłużył. I tak samo ilość godzin, tak jaką możemy teraz lecieć, to jest, znaczy w sumie minut, to jest godzina i 20, no teraz minut. Przez tyle czasu możemy lecieć na obecnym przepływie paliwa, tak, na obecnym spalaniu inaczej mówiąc. Także tutaj te liczniczki są dynamiczne, tak, bo tu mamy... ile kilometrów pokonamy na obecnym spalaniu paliwa, a tutaj jak długo możemy lecieć na obecnym spalaniu paliwa, i tu mamy godzinę, a tu mamy minuty, czyli teraz mamy godzinę i 7 minut. Tak, a tu przypominam, mamy dystans do lotniska docelowego, a tu mamy czas UTC w tej chwili, kiedy dolecimy, czyli o 8:12. Zobaczmy sobie ten step, kiedy był 1900, no to za 100 km i 30, tak, za 132, 27 km będziemy wchodzili na 17 km wysokości. Także teraz mamy trochę czasu, możemy podziwiać widoki, bo jeszcze będziemy troszkę lecieli.
Dobrze, dostaliśmy informację. Coś jest nie tak. Od razu na 17,5? Dlaczego tak? Na razie idziemy na 17. Ale zobaczmy to sobie. Co on mi tu mówi? 1900 i mieliśmy 1900. Przy 1500 robimy 17,5. Coś tu się... No, zły komunikat dostaliśmy. Dajmy mapkę. Tak, jesteśmy przy ORN. Jak to tu wygląda? Tak, ORN. I lotnisko. Tak, to jest. Także jesteśmy na 17 kilometrach w tej chwili. Także spalanie paliwa powinno nam jeszcze bardziej się zmniejszyć. No, teraz pokazuje 7,5 tony na godzinę dla każdego silnika. Dobrze. Center of Gravity trzyma w miejscu. I jeszcze sobie podlecę do kolejnego punktu. Albo już mniej więcej przed nim będziemy sobie zrobili korektę naszej trasy, bo rzeczywiście już troszkę odchodzimy od trasy, ale złapiemy sobie ten punkt ZR do tego celu. W tej chwili mi pokazuje, że jestem przy punkcie trzecim, znaczy punkcie trzecim, radiolatarni trzeciej. Radiolatarnia trzecia to jest WP jeszcze, tak, bo tu jest WP i to by się zgadzało. Ale jak podlecę sobie do czwartego punktu ZR, czy jak będziemy gdzieś tutaj na trasie, to no, wykonamy sobie wtedy korektę. Tak, bo tutaj tym przełącznikiem możemy podejrzeć, przy jakiej radiolatarni pomocniczej jesteśmy i jaki jest ewentualnie kanał albo częstotliwość WORA albo kanał RSBN-a. To jest akurat kanał, bo to jest RSBN, ten WP. Ale poczekamy na czwórkę, dobra. Także jeszcze troszkę sobie tutaj polecimy. Dobrze, zobaczmy sobie, czy już jesteśmy, czy już nam wykrywa, że jesteśmy w pobliżu radiolatarni ZR, czyli naszej piątej radiolatarni, bo chyba powinniśmy być, nie, dalej czwarta. Tak, sprawdźmy jeszcze, czy chodzi o czwartą, czy o piątą. A nie, dobrze, czwarta, ZR. Tak, to jest ok. Jest, tutaj już mamy kanał 15, więc tu mamy też kanał 15, tak? Tu możemy właśnie za pomocą tego przycisku sprawdzić teraz, jaki jest kanał. Więc ustawiamy kanał 15, tak? Będziemy robili korektę do naszej trasy. Więc na overhead panel, tu mamy pokrętło, ustawiamy 14 czy 15? Zapomniałem. 15, ok, 15 ustawiamy. Tutaj wybieramy pokrętłem, że tak, korekcję robimy do RSBN-a i tak jest teraz wybrane. Tu mamy inne też pomoce nawigacyjne. Ja jeszcze wam pokażę, jak zrobić korektę do WORA.
Tak, także tu mamy WordDMI, tu mamy RSBN, a tu jest jeszcze jakiś RSDN, tego, chociaż to jest inaczej podpisane, bo tu by się tylko tą literką różniło, dziwne, dobra. W każdym razie tu idziemy na RSBN-a i mam troszkę też laga, dobra. I no jak latam tak wysoko, to jednak tutaj laguje ten flaggir. To w zasadzie tyle. Teraz musimy sprawdzić, czy mamy zieloną lampkę tutaj, tą drugą od dołu, można powiedzieć. Ona nas informuje, jak się ciągle świeci, że mamy dobry sygnał do naszej radiolatarni pomocniczej, którą sobie ustawiliśmy w planie lotu. I tak jak ta lampka też nie miga, to znaczy tak, jest ciągle się świeci, to znaczy, że jesteśmy w dobrym zasięgu. Jeżeli miga, to znaczy, że już jesteśmy tak, no, na obrzeżach zasięgu. No dobrze, zróbmy sobie teraz, tak, włączymy sobie teraz ten widok tutaj liczników dla przesunięcia po osi Z i S i jak sobie teraz damy, tak, tutaj też zapala nam się żółty przycisk Enter. On się świeci na żółto tak samo jak ta lampka się świeci. Jeżeli ta lampka nam się też nie świeci zielona, to i ten przycisk się nie będzie nam świecił na żółto. No i to też oznacza, że możemy wcisnąć Enter, żeby zrobić korektę. Ale tu jeszcze mamy przełącznik do korekty. Teraz jesteśmy w pozycji Once. To znaczy, że zrobimy taką jednorazową korektę. Możemy też ten przełącznik przełączyć na Continuous, jeżeli chcemy robić ciągłą korektę. Ale ja sobie zrobię jednorazową. Klikamy Enter. I czy samolot nam tutaj coś wyrówna? Nic nie wyrównał. O, teraz wyrównał. No, wszedł w zakręt, tak, tutaj w lewo. I tak bardziej skierował się w stronę naszej trasy, po której powinien lecieć. Także w ten sposób możemy zrobić korektę do RSBN-a i to jest tak dosyć proste. Właśnie RSBN-y są tutaj lepszym narzędziem niż wory, dlatego że do wora musimy jeszcze ustawić deklinację magnetyczną za pomocą tego pokrętła. I tutaj mógłbym już nastawić się nawet do tego wora, jak już tu jesteśmy. Chociaż jeszcze jest czas do niego, ale tak, zobaczmy sobie jego częstotliwość. Aha, tu nie zobaczę. A, smuteczek. To zobaczmy na mapie. DZG, dajmy data, tu jest jakiś RSBN jeszcze, przybiliśmy to, żeby wyłuskać wora, jest wor i on ma częstotliwość 113.30, ustawmy sobie to tutaj na overhead panel, tutaj mamy wora pierwszego, ustawmy się na nim 113.30, bo właśnie korektę na wora robimy tylko z nawa pierwszego. A jeszcze tu sobie zostawię RSBN-a, ale tu już sobie ustawię częstotliwość, ale jestem jeszcze za daleko, żeby tutaj jakąkolwiek częstotliwość do tego wora załapać. Change flight level. O, mamy change flight level, teraz na 17,5, więc zróbmy to sobie. Tak, 17500. Właśnie dobrze jest mieć zaznaczone te opcje dla załogi, żeby nam tutaj mówili, tak? Dobrze jest sobie włączyć te checkboxy, bo można przegapić te dystanse. Zwłaszcza jak człowiek robi coś innego. Dobrze, także zwiększamy jeszcze poziom lotu. Tutaj. Tak, tu jeszcze nam samolot prostuje się względem naszej trasy. Także rzeczywiście byliśmy dosyć mocno już odchyleni od trasy. I też zbliżamy się do naszego punktu kolejnego na trasie. To będzie punkt 8. Do 8 punktu zostało nam 60 km ponad. A to widzimy, że już nam widzi naszego
Wora na mapce załapał, chociaż nie jesteśmy w zasięgu, więc to dziwne, bo dopiero w zasięgu będziemy, jak dolecimy w ten okrąg. A tu jesteśmy jeszcze do Resbiena, ciągle mamy zasięg. Ale dobrze, samolot w sumie ładnie teraz wyrównał na naszej trasie. Tak, leci dużo lepiej. No, przylagował mi. Dobra. No, może dać dużego zooma, to jeszcze widać, że jest, jest trochę. Ale tak, no nie ma tragedii. Dobrze. Waypoint alert. I mamy alert, że zbliżamy się do punktu. Także w zasadzie na przelotowej, to sobie wyłączę. Tak, także na przelotowej jedyne co musimy w zasadzie robić, to korygować nasz kurs, jeżeli tak, naszą ścieżkę, jeżeli nie lecimy po niej, to na sumie nie ścieżkę korygować, tylko samolot względem ścieżki korygować i wchodzić stopniowo na wyższe wysokości. A ja tu sobie poczekam jeszcze aż dolecimy do Wora i wtedy jeszcze zrobimy korektę względem Wora. I też zobaczmy sobie jeszcze, kiedy robimy wchodzenie na wyższą wysokość. 1100, więc jeszcze 288 km. Dobra. Możemy też zobaczyć teraz, jak jest full flow. 6.8. Troszkę teraz rośnie, bo wchodzi w zakręt i rusza przepustnicą. Dobrze, wróćmy do kokpitu i zobaczmy sobie tutaj tego Wora. Tak, mamy już punkt na Wora, piąty, o częstotliwości 113.30. Ja taką częstotliwość już sobie nastawiłem, 113.30. Zielona lampka nam się jeszcze nie pali. Ale też musimy jeszcze sobie nastawić właśnie deklinację magnetyczną tam w miejscu, w którym jest nasza radiolatarnia VOR. Jak to sprawdzić? Tutaj twórcy tego samolotu przygotowali do tego specjalnie ten przycisk. Jeżeli sobie go wciśniemy, to pojawi nam się tak deklinacja magnetyczna dla VOR-a pierwszego. Cokolwiek tam sobie ustawimy, tak? No ja sobie ustawiłem moją właściwą radiolatarnię. Więc mamy deklinację 7,9 i tak sobie tutaj teraz ustawmy tym pokrętłem 7, za dużo, 7,9, o, no i w sumie czekamy na zieloną lampkę jeszcze, bo tak, powoli wlatujemy tutaj w ten okrąg, ale jeszcze mamy troszkę dystansu, żeby do niego wlecieć. Ale powoli ta lampka zacznie nam mrygać, tak, co będzie sugerowało, że już będziemy łapali zasięg. A, tylko jeszcze, czy ja ustawiłem tutaj, tak, tu jeszcze się upewnijmy, tak, tu musimy pójść na VOR DMI, oczywiście. O, no, już mamy zieloną lampkę, także nawet jesteśmy, o, jeszcze troszkę miga, tak, zgasła nam przed chwilą. Także jeszcze nie mamy tak w pełni zasięgu, no bo dopiero wlatuje w ten okrąg. Więc no lepiej poczekać, aż to się ustabilizuje, tak, przestanie migać ta lampka, więc no wtedy jesteśmy pewni, że ten sygnał będzie. Także jeszcze chwilkę poczekam, tu się może ustawię do góry headingiem. Tu też zbliżamy się do, tak, tej radiolatarni, widać to na tej mapce też.
Tak, także podsumowując, ustawiamy tutaj, sprawdzamy częstotliwość wora. Teraz jesteśmy blisko niego, więc nam pokazuje to pod tym przyciskiem. Idziemy tutaj w ten przycisk górny. Tu oczywiście ustawiamy na worze pierwszym tą częstotliwość. Tu się przełączamy na tak, żeby korekcja była z wora. I ustawiamy deklinację magnetyczną tym przyciskiem. I znaczy ustawiamy, sprawdzamy tym przyciskiem i kręcimy. I to wszystko, znaczy to wszystko. Teraz robimy sobie jednorazową korektę. Klikam ten przycisk żółty, Enter. No samolot wykonuje, tak? Troszkę skręcił nam w lewo. No nawet mocno skręcił w lewo. Więc wykonał korektę, bardzo dobrze. Ok, mamy change flight level na 18, bardzo ładnie. Więc wchodzimy na najwyższy teraz pułap, jaki będziemy lecieli, 18 km. Ok. I tutaj jeszcze taka uwaga, że ten przycisk, którym teraz tutaj sprawdzamy sobie deklinację magnetyczną, no on służył do czegoś zupełnie innego w tym samolocie. Ten przycisk służy do tego, żeby paliwo rezerwowe, które ustalamy sobie, gdzie to było, pilot settings, oto paliwo, ANZ. Oj, mi laguje teraz mocno. No, także, żeby to paliwo też uwzględniane zostało tutaj w tych estymatach, ile kilometrów jeszcze możemy przelecieć i ile czasu możemy lecieć, więc normalnie to paliwo nie jest uwzględnione, a żeby je sobie uwzględnić, to właśnie się klikało ten przycisk. No tutaj twórcy FlightGeara postanowili inaczej i wykorzystali ten przycisk, żeby pokazać deklinację magnetyczną wora pierwszego, znaczy wora, nawa pierwszego. Dobrze, także takie tu są zmiany, jeżeli chodzi o realny samolot. No mam straszne lagi, ale też zauważyłem, że to jest wynikiem renderowania się chmury. Ja mam chmury no na maksa po prostu. Dałem sobie chmury na maksa. Tak, tymi suwaczkami. No i to widzę, że jak ma te chmury odświeżyć, to idą lagi, tak? Ale już na niższych wysokościach ten dystans chyba się zmniejsza, rysowania tych chmur i takich lagów już nie mam. No dobrze, zostawisz sobie już te chmury. Także tak, zbiliśmy się na 18 km. Zobaczmy teraz przepływ paliwa. No jest 6,4, tak? Także spalamy jeszcze mniej paliwa. I zbliżamy się powoli do 700 km na liczniku, co oznacza, że wtedy będziemy zniżali nasz lot. To znaczy, najpierw odciągniemy przepustnicę, o tutaj w stopniach, na 45 stopni. No to tutaj mamy podpowiedź, 45 stopni. I będziemy się trzymali tej białej linii lewej, tym trójkącikiem żółtym. Tak, to będzie nasz profil schodzenia. Tak, także najpierw sobie zwolnimy, później zaczniemy zniżać, tak, bo musimy zejść z najpierw z tą prędkością. Ale to jeszcze za chwilę. Zobaczmy sobie jeszcze. I czy rzeczywiście tak to sobie ustawiłem, jak mówię. Tak, mam 700 km. No właśnie dałem sobie 700, nie 600, żeby mieć jeszcze ewentualnie te 100 km zapasu, gdyby no, gdybym miał na przykład tak wiatr w ogon, co by mi powodowało, że leciałbym szybciej. A tu ciągle jesteśmy w obrębie wora, więc dam mu jeszcze jedną korektę. A niech ma, zobaczmy, tak, troszkę się skorygował. I już prostuje, dobra. Także możemy jeszcze zrobić korektę po ominięciu tego punktu, żeby już na tej prostej się też skorygować i tu już się dostroimy do RSBN-a, które jest na lotnisku.
I tutaj też oczywiście warto już przy lotnisku też się korygować, żeby właśnie dosyć precyzyjnie sobie podejść na ILS-a. Także dobrze, to będzie tyle na ten odcinek. To po prostu odcinek tak przelotowy, można powiedzieć, na naszym, tak, na naszej wysokości przelotowej, którą sobie schodkowo zmienialiśmy z 16 km na 18 km. Ok, waypoint alert. I tutaj sobie tak skończymy ten odcinek i zniżanie zobaczymy już sobie w ostatniej części. Także to wszystko na ten odcinek i do następnego razu. Cześć Wam!